body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. No, 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 no. She messed with the temperature. Cześć i czołem! Witamy Was, kochane Asiorki, w kolejnym vlogu na moim skromnym kanale. No nie vlogowałem, słuchajcie, 150 tysięcy lat. Pomachamy. Dzień dobry. Właśnie tutaj sobie wiadomości odświeżyliśmy na Facebook, mam mało powiadomień. Ale generalnie o co chodzi? Się pomaga i nasz kochany, i Wasz kochany, aby tylko Kocuro napisał mi dzisiaj wiadomość, że jego znajoma zbiega na operację. Tak, kochanie, zbiega na operację. Wam wrzuciłem tutaj na Facebooku, jak widzicie, na grupie Markowy taką przypominajkę. Także jak możecie, to pomagajcie. Tak, Haniu? Tak. Trzeba pomagać? Tak. Słuchajcie, tutaj jest sprawa taka, że jest Dominika. Ja czytałem ten opis, nie będę go czytał znowu, bo się wzruszę. Albo się już wzruszyłem, ale ja tak mam w podobnych przypadkach. Generalnie Dominika zbiera na leczenie komórkami macierzystymi. Wiecie, daleko do... Pensja była dawno temu, więc wiele na chwilę obecną pomóc nie mogę, ale już jest plan, żeby wysłać Dominice podkładkę. Mam nadzieję, że Dominika taką podkładeczkę przyjmie, zrobi jakąś licytację charytatywną, coś w ten deseń, bo... taty. Tak, bo można takie rzeczy robić. Mam nadzieję, że jakoś ją Arturo Kocuro tutaj przekona, żeby przyjęła ten prezencik ode mnie drobny. Na chwilę obecną, Haniulkuś, kochanie, możecie sobie ze mną tutaj poczytać, o co chodzi, przepraszam. Generalnie chodzi o operację. Ja czytając takie, to się wzruszam, już nie będę tego czytał. No ale słuchajcie, ale trzeba pomagać, nie wszyscy mają tak dobrze jak ty czy ja. I no tyle, ile możemy, to pomagamy zawsze, wszędzie. Kiedy możemy, dokładnie tak. Hania też jest uczona, żeby zawsze pomagać. Więc jak mówiłem, no na chwilę obecną wiele nie zrobię, bo do wypłaty jeszcze dużo, ale możemy zrobić, słuchajcie, taką fajną rzecz, jak wysłać tego SMS-a pomagającego. I właśnie to robimy, tak, Haniulka? Tak. Ty znasz literki i cyferki? Tak. Proszę, dyktuj mi numery. 7. 2. 3. 6. 5. Super. I teraz treść wiadomości jest poniżej. Tutaj od S się zaczyna, tak? S. E, tak? 1. 2. Czekaj chwileczkę. 1, 2, 2. Tak? 5. 4. To jeszcze sprawdzę. Numer 72365 S12254. Słuchajcie, powiem wam tak. Ile masz lat, Haniu? 5,5. Jeżeli 5-letnia dziewczynka, prawie 6-letnia, tak? Mm-hmm. Może wysłać takiego SMS-a i dostać takie powiadomienie. Fundacja się pomaga i plus dziękują za okazane wsparcie. Nie wiem, czy to będzie widać, ale widać. Także jeżeli Hania potrafi zrobić takiego SMS-a i podyktować, tak? No jestem święcie absolutnie przekonany, że wy, moi drodzy, także możecie. Haniu, chcesz iść do pokoju, czy że ze mnie posiedzisz? To dobrze. To Hania zabiera komórkę, bo ogląda jakieś bajeczki na YouTubach. A ja jeszcze raz apeluję, pomagajcie, wysyłajcie te SMS-ki, możecie też wesprzeć inną kwotą, możecie zrobić zbiórkę. Tak, kochanie? To my się ciągle wyłącza. No, dzieci mają różne problemy. Proszę bardzo. Możecie też zrobić dotację. Ja z wpłatą na razie muszę poczekać, ale jak mi Artur przypomni po 1 października, to też zrobię tutaj dotację. Wy też możecie. Podciąg tak wczoraj spamowałeś tymi donatami po złotówce. Nawet tutaj cię pokazałem, żebyś był. Wyślij takiego SMS-ka Dominice, bo wiesz, ja sobie kolację z żoną, czy prezent dla żonki, czy dla córeczki kupię, a Dominika potrzebuje tego dużo bardziej ode mnie. Także apeluję, jak się naprawdę uda, nie wiem, czy Dominiko będziesz to oglądała, jeżeli tak, to przyjmij proszę taką podkładkę, oczywiście nową. Mam nadzieję, że Artur tam cię przekona. Nie potrzebuję twojego adresu, tak? Artura znasz, to ja to wyślę Arturowi.
Nie wiem, zrobisz jakąś aukcję na Allegro, coś, może ktoś się kupi. Znaczy, to nie jest wiele warte, oczywiście, bo to jest z moją podobizną, ale a nuż widelec się uda, ktoś da kilka złotych. Dla mnie to jest żaden, absolutnie żaden wysiłek. Także zgódź się na tą lekką darowiznę czy prezencik. Jak nie wiem, czy to czytaliście, czy nie, no, przykra sprawa, dziewczyna, bardzo, bardzo sympatyczna. Także pomagajcie. Tutaj, o, Artur Szczerba, zobaczcie, ile dał Artur. Artur, sami wiecie, że ma niewiele. On niedawno zaczął pracować i on przelał 150 zł. Na pewno was stać, nie wiem, czy najwięcej, ale każda złotówka się liczy, tak? Więc to też bierzcie pod uwagę, nawet taki SMS. No, na SMS-a to stać każdego, nie oszukujmy się, albo większość z nas. Także jeżeli tylko macie taką możliwość, jeżeli oczywiście macie zgodę rodziców albo jesteście pełnoletni, to bardzo proszę o taką pomoc Dominice, a ja dziękuję, dziękuję też wam Dominika, dziękuję też moja córka, która, jak wiecie, sama powiedziała, że pomagać trzeba. I chyba, moi drodzy, to by było na tyle. Ja wam bardzo dziękuję. Spełnimy marzenia Dominiki, bo mamy taką możliwość. No, co tu więcej mówić? Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Hej.